Także jestem w Stanach, 2 tygodnie po wizycie w Polsce. Jestem tutaj miło zaskoczony tym, co tutaj widzę, w porównaniu z tym, co widziałem w Polsce. Także no, wydawało mi się kiedyś, że w Polsce są lepsze rzeczy w sklepach, tańsze, a okazało się, że niestety w Polsce jest, nie ma tak dużo tych rzeczy i są dużo droższe w Polsce. Nie byłem, że dużo droższe, tylko są takie ceny, tak jak my tutaj mamy w Ameryce. Także to one się niewiele różnią, tylko tutaj mamy większy, lepsze te rzeczy tu są. Ja na przykład kupiłem sobie 2 koszule, 2 piękne koszule. Po 13 dolarów za jedną, także proszę sobie obliczyć razy 3, ile to wychodzi, niecałe 3, to znaczy no 40 zł, proszę bardzo mi kupić koszulę za 40 zł w Polsce. Byłem, widziałem, jakie są ceny, to dla mnie był szok. 105 zł, 90, 120 zł, to jest okropność, takie ceny macie w Polsce. Nie wiem, czy akurat wszędzie, ale ja takie widziałem. Także no, w Polsce jest bardzo drogo. Następna rzecz. Oglądałem buty. W Polsce szukałem butów, nie znalazłem. Nie mogłem dla siebie kupić buta. Po prostu takiego, jak ja chcę, jak ja lubię. Po prostu... Następna sprawa. W Polsce bardzo... Ci, co sprowadzają te rzeczy z Chin, bardzo oszukują. Nie ma na butach, na ciuchach, na tej, jak to się nazywa po polsku, ja nie wiem, takie label, taki, kto to robił. Nie ma to przyszyte czy przyklejonych takich oznaków, kto to wyprodukował. Tego w Polsce nie ma. To się chowa przed klientami w Polsce po to, żeby ludzie myśleli, że to zrobione w Polsce. Ja specjalnie na to zwracałem uwagę. A to wszystko jest chińskie, tak jak wszędzie na całym świecie. Wy myślicie, że kupujecie polskie rzeczy, polskie buty, a to są z Chin rzeczy. W jednej się pytałem w sklepie, kto to robił te buty, to powiedział, a co pan myśli, Chińczycy. No prosta sprawa, a tego nie jest napisane w Kanadzie, w Ameryce. U nas to jest, musi być na butach ten napisane, kto to wyprodukował. A w Polsce to się kryje po to, żeby ludzie myśleli, że to polskie rzeczy, a to nie są polskie, to są chińskie. Także lepiej was oszukują w Europie. Bardziej sprytnie wam powiem. A następna sprawa. Tak mówię, tak widziałem te buty, które bym tutaj kupił. W Stanach, bo była dobra cena. Znaczy, no, jedne kosztowały 50 dolarów, drugie 90 dolarów. Ale w Polsce wcale nie były tańsze. Dobre buty wcale nie były tańsze, ale jest druga sprawa, że dla nas te 50 dolarów czy 90 dolarów to nie jest taka ogromna suma. To jest normalna cena, którą możemy zapłacić. A w Polsce jak zapłaci ktoś 250 zł, no to jest bardzo drogo dla niego. Także to jest ta różnica właśnie między Polską a Ameryką. Znowu powiecie, że ja tylko krytykuję, ale to jest właśnie, taka jest prawda. A prawda zawsze na człowieka boli, jak ktoś komuś powie prawdę. Ale ja jestem taki, że zawsze wypalę to, co myślę, bo po prostu to dokładnie tak jest. No, ja prawdziwe sprawy opowiadam i ja nie bujam w obłokach, tylko po prostu tak jest. Także nie dziwię się, że chcecie do Ameryki czy Kanady wyjechać, bo naprawdę w Polsce to jest, życie jest naprawdę ciężkie. Chociażby nawet ich zarobić 5 tysięcy na czysto w Polsce, to jest i tak jest bardzo drogo wszystko. Także to nie jest tanio przy tych zarobkach polskich. W Polsce chcąc dobrze żyć, to najmniej 10 tysięcy złotych trzeba wydać. Trzeba zarobić na miesiąc, żeby normalnie żyć. Dość takie schludnie. Tak samo żona jest teraz w tej chwili w sklepie, bo ja jadę do drugiego sklepu. Ona została w sklepie tam, niech sobie chodzi, wybierze sobie. A ja jadę do drugiego sklepu elektronicznego. Także ona też dzisiaj kupiła sobie i bluzkę, i sweter. Także no, powiedzcie, czy można kupić bluzkę za 20
20 dolarów zapłaciła za bluzkę, no 60 zł w Polsce. W Polsce była przez 3 tygodnie w różnych sklepach, na molach i nie znalazła nic dla siebie. Ja też nic ciekawego nie znalazłem, także no, wy to inaczej odczuwacie, bo mieszkacie tam w Polsce, macie inne poglądy, wcale się wam się nie dziwię. I każdy chwali swoje, no także, ale no, ale widząc to z boku, ta Polska wygląda całkowicie inaczej, także bardzo biednie ona wygląda, także nie myślcie, że Polska dogoniła Zachód, bo jeszcze Polska ma bardzo długą drogę do tego. Także zresztą kto się Polską, powiem wam jedno, kto się Polską interesuje na świecie, powiem wam, naprawdę nikt. Polska nikogo nie interesuje, no, na pewno was to zaboli, ale niestety taka jest prawda. Polska się nie liczy jako kraj za wiele, każdy ją wykorzystuje tak samo, kiedyś Ruscy wykorzystywali, w tej chwili Ameryka wykorzystuje Polskę, bo Polska się daje wykorzystywać Ameryce. Po prostu, bo myśli, że Ameryka zniesie wizy do Polski. Ameryka nigdy wiz do Polski nie zniesie, to wam powiem, zawsze będą wizy, bo nawet Polonia w Ameryce jest przeciwna temu, żeby Polakom znieść wizy. To samo mówi za siebie. Polacy mieszkający w Ameryce nie chcą, żeby Polacy przyjeżdżali bez wiz do Ameryki. No, taka jest prawda. To czytałem o tym i to jest przykre, ale tak to jest. Także do Kanady możecie przyjechać bez wizy, a do Ameryki niestety wiza będzie nadal. Bo oni wiedzą, że większość, którzy by przyjechali z Polski, by tu zostało na stałe i wcale bym się wam nie dziwił. Bo naprawdę życie tutaj, życie w Polsce to jest bez porównania. Tu jest łatwiej się żyje, no kompletnie, inne życie. Ale ja to ciągle narzekam, no ciągle narzekam, macie do mnie pretensje tylko, ale ja wam chcę pokazać różnice, jakie są. Bo niektórzy myślą, że Polska już jest tak wysoko, że na tej powyżej lepiej niż w Niemczech. Nie? Ale to niestety jest, nie ma tak daleko. Także w Polsce próbują stworzyć coś takiego, jak ja to widzę, na wzór Ameryki, tylko Ameryka odwrócona, znaczy głową stoi na podłodze, a nogi ma w górę. To jest właśnie Polska. Dokładnie wizerunek Polski. Odwrócone do góry nogami. Także to jest nic, tam nie ma co z amerykańskiego. Ale to może tyle wystarczy na mojego narzekania. Bo ja ciągle narzekam. Nie narzekam, ale po prostu chcę wam dać porównanie. Rzetelne porównanie. Rzetelne porównanie nieraz jest bardzo przykre i bolące, ale niestety tak jest.